Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale 8 Łapa. W dzisiejszym odcinku zaaranżuję tę kostkę w wymiarach 20x20x20 cm dla ptasznika Bumba Horrida, którego widzicie, nie widzicie, ja go widzę. Który jest tutaj i którego widzieliście kilka odcinków temu, ponieważ kupiłem go na ostatniej zoegzotyce od Abbadona BCN. Ale zanim zacznę aranżację, no to chciałem się z Wami podzielić takim moim odkryciem ostatnim. Oglądałem na YouTubie oczywiście, chyba amerykańskim, bo ten pan, co tam prowadził, to wiecie, był taki wylansowany, slim koszula, takie dżinsiki, wystrzyżony, broda taka, ten, zadbany normalnie, gościu wyglądał lepiej ode mnie. Niesamowite. No i on tam mówił oczywiście po angielsku, ale ja Wam powiem po polsku, nie? No bo w końcu w Polsce jestem, no to będę mówił po polsku. Ale on tam mówił, że jeżeli chce się osiągnąć na YouTubie sukces, no to trzeba na początku filmu, i to było bardzo ważne, że na początku filmu, nie na końcu, tak jak ja robiłem zawsze, trzeba wyżebrać lajki i subskrypcje. No to jeżeli lubicie filmy o ptasznikach, interesuje Was to i jeżeli styl, w którym ja tworzę filmy, się Wam podoba, no to bardzo proszę nowych widzów o zostawienie od razu subskrypcji, a stałych oglądających proszę o wciśnięcie łapki w górę. No i wtedy ja będę jeździł drugimi samochodami, będę jeździł do ciepłych krajów na długie wakacje i będę tam pił dużo drogiej whisky. No, tak, może za 30 lat. Rozmarzyłem się, to lecimy z intro. W ostatnim odcinku otrzymałem od Was kilka wiadomości, w których pisaliście, że Bumba Horrida po pierwsze nie jest wcale taka mała, tak jak twierdziłem. No i okej, zgadzam się. Nie jest to mały karzałek, jest to duży karzałek. I powiedzieliście mi też, że jest to spokojny ptasznik i to się w sumie potwierdza z tym, co przez te kilka dni zaobserwowałem. I że bardzo lubi kopać. Także wezmę to pod uwagę przy budowaniu tego terrarium i spróbuję to zaaranżować tak, żeby ona sobie mogła śmiało kopać i żeby mi to nie przeszkadzało. W sensie, żeby po prostu nie zniszczyła tego, co zrobię. No więc co? Nie będzie żywych roślin. No nie będzie, bo jak ptasznik lubi kopać, to ładowanie żywych roślin to jest po prostu zwykłe marnotrawstwo. A ja nie lubię marnować roślin, także postaram się zrobić to jakoś tak, żeby było fajnie, a jednocześnie, żeby ptasznik miał pole do popisu. No dobra, wystarczy gadania, zmieniam kadr i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam przygotowane już terrarium, ono tak jak mówiłem ma wymiary 20x20x20 cm. W środek wkleiłem już tło. Tłem jest kawałek kory brzozowej bodajże. Mało to tropikalne tło, ale no cóż, takie miałem i będę musiał z tym żyć. Dobra, pierwszą rzeczą będzie przygotowanie podłoża. Tutaj mam włókno kokosowe zmieszane z ścinkami jakiegoś tam kokosa i odrobiną gliny. Dodam jeszcze troszkę gliny. Ja stosuję coś takiego jak Stone Desert z Exotery. Bardzo spoko, polecam. Co daje glina w podłożu? U ptaszników, które lubią kopać, przede wszystkim... O, trochę się nam tu nakurzyło, ale nieważne. U ptaszników, które lubią kopać, glina sprawia, że podłoże jest twardsze i nie zawala się tak łatwo. No a po drugie, glina utrzymuje wilgoć. Kolejnym składnikiem, którego użyję, będą liście dębu. Ja je tak pokruszę. Będzie to takie trochę podłoże bioaktywne. Liśćmi będą żywić się skoczogonki i inna ekipa czyszcząca, którą umieszczamy w terrarium. Dobra, wszystko wymieszamy i możemy wrzucać do terrarium. Thank you.
sypię delikatne wzniesienie. Dorobiłem trochę więcej podłoża. Nie będę jej żałował, bo i czemu miałbym żałować? Niech sobie kopię. Także zrobię tu taki dosyć spory ten spadek. Zobaczymy, co z tego będzie. Dobra, mamy wstępnie wsypane podłoże. No to teraz umieszczę jakoś tak ciekawie kryjówkę z kory. Oczywiście wszystko się nam zawali i za chwilkę będę to wszystko musiał przearanżować. Ale trudno. Tu mam jeden kawałek kory i co będę żałował, dorzucę jeszcze jeden. Dobra, i tu będzie wejście do kryjówki. Na górę dosypię więcej podłoża i tutaj też dam trochę więcej podłoża. Dobra, hardscaping mamy gotowy. To można przejść do robienia detali. Użyję oczywiście dużej ilości mchu, bo lubię mech i lubię, jak jest zielono w terrarium. I wiecie co? Kusi mnie jednak, żeby tu sadzić roślinkę. I chyba spróbuję jakiegoś takiego fikusa tutaj umieścić. Tak zrobię. Spróbuję zawalczyć z fikusem. Zasadzę go tutaj. Będzie szansa, że być może ptasznik tutaj nie rozkopie. Zobaczymy. Najwyżej mówi się trudno. Ale jednak co rośliny w terrarium, to rośliny w terrarium. Teraz go tu spróbujemy jakoś sensownie rozmieścić. Jeśli się przyjmie, no to będę musiał go co jakiś czas przycinać. On się wtedy fajnie zagęści i może coś z tego będzie. Zobaczymy. Mamy fikusa. No to teraz oczywiście resztę uzupełnimy mchem. Dobra, mam płat mchu. Spróbuję jeszcze jakiś kawałek kamienia. Bo czemu nie? Okej, całkiem spoko. I na koniec oczywiście detaling, czyli Jungle Earth. No dobra, na koniec sypnę jeszcze trochę pokruszonych liści dębu, żeby był taki naturalny bajzel. I wrzucę jeszcze kawałek takiego czegoś dziwnego. To jest jakiś mech, ale nie wiem dokładnie jaki. Myślę, że może tu spoko wyglądać. Mam jeszcze takie kawałki liści. Wrzucę, a co? Niech ma. Dobra. Syf jest zrobiony jak zwykle. O, kawałek jakiegoś porosta. Coś takiego też niech sobie tutaj leży. No dobra, i wydaje mi się, że chyba terrarium mamy zrobione. No to pora wpuścić pająka.
W dzisiejszym odcinku zaaranżowałem terrarium dla ptasznika Bumba Horrida, ex Bumba Kabokla. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tej aranżacji. No, mi się ona bardzo podoba. Mam nadzieję, że ten fikus się przyjmie i będzie ładnie ozdabiał to terrarium i że ptasznik może nie przeryje. Zobaczymy. Zgodnie z tym, co pisaliście do mnie w wiadomościach, ptasznik ten totalnie nie jest szybki. Zresztą było to widać. I myślę, że spokojnie każdy początkujący sobie z nim poradzi. No, nie wiem, jak to będzie z tym zakopywaniem się w terrarium. Mam nadzieję, że jednak czasem będzie go widać. Dam wam znać w aktualizacjach. A na dzisiaj to tyle. Jeżeli się wam podobało, to wiecie, co robić. Mówiłem na początku odcinka. I widzimy się za tydzień. Życzę wam miłego wieczoru, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!